Cześć kochani, witam was w sobotę. Przyznam się bez bicia, że jestem tak zabiegana, że w ogóle zapomniałam, że miałam nagrywać cokolwiek dla was. Teraz jestem w kuchni, ogarniam przekąski na wieczór, tak żeby wszystko było dopięte, wiecie, na ostatni guzik, bo zaraz wraca Michał z pracy i jak Michał wejdzie do kuchni, to ja już z tej kuchni nie będę mogła skorzystać. Od rana zdążyliśmy już odebrać ciasta z szykiera, byliśmy na zakupach, i dzięki Panu, że Julia z Danielem są tutaj ze mną, gdyby nie oni, nie wiem ile by mi to zajęło, ale z nimi zajęło mi to bardzo krótko. Mówię, teraz aktualnie jestem w kuchni, z racji tego, że jestem serio zabiegana i jeszcze mnóstwo rzeczy muszę zrobić, a czasu jest naprawdę mało, to przenoszę was do Kacpra i Szymona, ponieważ Szymon robi mi tort. Do zobaczenia później. Hejka, tu Szymon i Mudor Mudina. To my będziemy robić tort dla Kasi. W sumie właściwie to ja Szymon będę robił ten tort, bo... Bo ja poszłam na łatwiznę i kupiłem chipsy na imprezę, bo ja nie umiem nic piec, robić. Masakra. Sałatki, żurki, srurki, wiesz co? Stare p***, nie? W ogóle, bo jest godzina, nie wiem, chyba 16 już. No więc mamy mega mało czasu. A ja dopiero zaczynam ten tort. 15.36. 15.30, także zobaczymy. Znaczy, no na pewno mi się uda na... A może nie, może będzie surowy. Będzie topa! A wziąłeś cyjanek, jak ci mówiłem? Wziąłem. Będzie do kremu. Tak. Będziemy wtedy jak w tym teledysku Lady Gagi i Beyoncé, wiesz? I potem będziemy... Dobra, idziemy robić... Tutaj mam wszystkie potrzebne rzeczy, znaczy nie wiem, czy wszystkie potrzebne, ale chyba tak. Kupiłem borówki, bo Kasia chciała tort z... truskawkami, bo kocha truskawki, ale była wcześniej w tym samym sklepie i je wykupiła, więc są borówki. A tu mam jeszcze tortownicę od Kasi i mikser, bo nie posiadam. Nie wiem, jak bardzo Kasia chciała dokładnie proces cały, ale rozgrzałem właśnie piekarnik do 180 stopni i będę teraz ubijał białka. Potem do tego dodamy mąkę, żółtka, wszystko, proszek do pieczenia. Nuda. Teraz będę ubijać właśnie białka mikserem od Kasi. Dzięki Kasia, bo gdyby nie ty, to byś nie miała tortu. Gdyby nie ty sama, to byś nie miała tortu. Gdyby nie ty w sumie, Kasia, to możliwe, że też by nie było twoich urodzin, no bo w sumie kogoś urodziny byśmy świętowali, więc... This is fucking confused. Idę myć moje piękne włosy. Także no już kończy biszkopt i zaraz będziemy piec i dekorować, bo to będzie ciekawsze. Także wrzucam i czekamy. Biszkopt jest już gotowy i ja teraz rozpuszczam czekoladę. Kasia, nie bój się, bo wiem, że nie lubisz czekoladowych tortów, ale to będzie to ozdoby. Już nie pokazywałam wam wszystkiego, ale biszkopt mi bardzo fajnie wyrósł. Jestem na etapie tutaj przekładania kremem. Nie patrzcie na ten syf, ale ogólnie to no kroiłem biszkopt, że wszystko po prostu, żeby było równo i trochę się nabrudziło, ale będzie okej. Namęczyłem się właśnie szpatułką, żeby pokryć ten tort i wraz nie jest tak idealnie równo, ale jest okej, zaraz będę dekorować, nie wiem jak, ale zobaczymy. To jest efekt końcowy i moim zdaniem wyszedł tak średnio, nie wiem, bo... Nieprawda, bardzo fajnie. Bo mi... No ale w sumie nie jest źle, Kasprowi się podoba, także jedziemy do Kasi. My właśnie walczymy z dekoracją, bo wymyśliłam sobie, że będzie jednak dekoracja na moich 18 urodzinach. No, także walczymy z Julią. Julia, jak się bawisz? Ja tak samo. Także mam nadzieję, że... No jeszcze trochę, nie? Chłopaki, jak wam się podoba? Zajebiście, zajebiście. Kto robi? No kto? Ja i Dan. Tak? Ja czuję, że to jest kłamstwo. No, ja też czuję, że to jest kłamstwo. I w ogóle dzisiaj razem z sernikiem i tiramisu, czyli z moim zamówieniem akurat właśnie na moją urodziny, dostałam przepiękny, dedykowany balon z helem. I naprawdę zrobił mi dzień ten balon. A teraz w końcu raczej czas, żebym ja się mogła iść ogarnąć, tak polecę. Okej, ja już się ogarnęłam, wiem, że jest duża różnica, wybaczcie mi i uciekam do moich gości, bo już są. W ogóle siedzimy na urodzinach i nie będę za dużo nagrywać, ale jest fajnie.
Kochani, przepraszam was bardzo, że ten vlog się tak urywa, że nie pokazałam troszeczkę więcej z tej całej imprezy. Jednakże w ogóle straciłam głowę i nie dlatego, że się upiłam, tylko po prostu dlatego, że był to dla mnie tak ważny wieczór. Byłam tak podekscytowana, że w ogóle zapomniałam o tym, że mam nagrywać. Jednakże mam nadzieję, że to, co obejrzeliście właśnie, jest dla was na tyle satysfakcjonujące, że no, podobało wam się. Najważniejsza rzecz, którą muszę powiedzieć, tort Szymona był najlepszym tortem, jaki miałam w życiu. I ja mówiłam to już wczoraj, ale muszę to nagrać, muszę to powtórzyć, żebyście wszyscy o tym wiedzieli. Szymon, nie wiem czy wiesz, ale jeżeli zrobiłeś jeden raz dobry tort, to za rok chyba też będziesz musiał go zrobić. Ja swoje urodziny nie zawsze celebrowałam. Pierwszy raz wyprawiłam imprezę właśnie na swoje 23 urodziny. Pamiętam, że to była totalna katastrofa i obiecałam sobie, że nigdy więcej nie wyprawię urodzin. I trzymałam się tego w dniu swoich 24 urodzin, nie celebrowałam ich, ale w wieku 25 lat, gdy już miałam tutaj znajomych w Łodzi i miałam z kim tak jakby celebrować te urodziny i były to osoby, które po prostu lubiłam i były dla mnie wtedy ważne, zdecydowałam się to zrobić. I była to naprawdę spoko impreza, która zmotywowała mnie do dalszej celebracji moich urodzin. W wieku 26 lat to była chyba najbardziej szalona impreza, ponieważ na moją małą kawalerkę zmieściło się chyba 18 osób, z tego co pamiętam. Ale ja na przykład bardzo dobrze wspominam tą imprezę, która też zmotywowała mnie do tego, by wyprawić te 27 urodziny. I powiem wam, że ja zawsze uważałam, że jest wiek, do którego powinno się celebrować urodziny, po którym już się nie mówi, ile ma się lat, już się nie robi imprez i tak dalej, ale całkowicie mi się to zmieniło. Także ja, cholernie szczęśliwy kat, chciałabym wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że nie jest aż jakoś super chaotycznie, tak jak myślę, i że da się to oglądać. Zapraszam was na mojego Instagrama, no i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, buziaki, pa!